6 raz na nocnym wyjeździe na równicę. Jak widać, dopisuje dzisiaj towarzystwo. Chłopaki przyjechali z Jastrzębia, organizuje to klub WRC. I większość ekipy już jest na równicy od wczoraj, gdzie trwa impreza z noclegiem, że tak powiem. Natomiast my tutaj będziemy startować o 21:15 i będziemy w asyście policji jechać na górę, na równicę. Powiem szczerze, taka nocna jazda jest też bardzo ciekawa, dlatego że no, zazwyczaj widzimy się w porze dnia, gdzie jest wszystko widoczne, natomiast w nocy no, jest taki dreszczyk emocji też, jest ta większa adrenalina, mimo tego, że jeździmy spokojnie tutaj po mieście, jest bardzo dużo oglądających. Trzeba uważać. Są trzy kapele rockowe, jedna już grała o 18:00. Teraz przypuszczam, że jak przyjedzie parada, więc będzie takie przedstawienie relacji. Natomiast później koło 21:00 jest też koncerty, są do godziny nawet porannych, bodajże koło 3-4 rano. Tam też robią później w niedzielę jajecznicę, a 10:00 taką grupową. Więc jak im pogoda dopisze w niedzielę, nie będzie padać, to myślę, że będą mieli fajną imprezę. No, gdzieś u nas w rodzinie zawsze się przeglądały motory. U mnie tata jeździł, siostry jeździły, także ja gdzieś tam też to mam we krwi. Tak, my mamy w naszym klubie akcje charytatywne, zbieramy, w zeszłym roku zbieraliśmy na Piotra Glęca, w tym roku zbieramy na Mariusza Szajtra, natomiast też organizujemy kalendarze, ale to już wszystko już w późniejszym czasie.